Nagrody w konkursie KGHM to my, film z Barbórki, rozdane. Do konkursu zgłaszano filmy i fotografie wykonane podczas tegorocznej Barbórki, która odbyła się w Głogowie. W kategorii film wygrał Krzysztof Kotwas, a w kategorii fotoreportaż Jakub Wróbel. Pierwszy raz byliśmy właśnie na takim pochodzie. Naprawdę fajna sprawa, że w naszym mieście się to działo. Mogę polecić tylko na przyszły rok, kto nie był, żeby poszedł zobaczyć. Ja robiłem zdjęcia. Szczerze powiedziawszy, było to trochę to dla mnie ciężkie, bo szedłem kompletnie bez lampy. I tak mówię sobie, robi się ciemno, co ja będę robił? Zrobiłem to, co musiałem. Jak mi się udało, tak mi się udało. A że spodobało się komuś, no to naprawdę. Dla mnie to jest cudowne uczucie. Zwycięzcy konkursu już odebrali nagrody, telefony komórkowe. Ideą konkursu była integracja pracowników grupy KGHM, ich przyjaciół i mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Ujęcia filmowe wykonane przez zwycięzców zostały użyte w klipie wideo promującym Górnicze Święto. W tym roku Barbórka i obchody barbórkowe są dla nas o tyle szczególne, że otwierają rok jubileuszowy, ponieważ cały przyszły rok to będzie dla nas szczęśliwe świętowanie 55-lecia KGHM-u i stąd też pomysł na konkurs. Zależało nam na tym, żeby stworzyć coś, co pozwoli zintegrować środowisko pracowników z mieszkańcami, ponieważ to wszyscy my wspólnie tworzymy ten region i mamy wpływ na jego ostateczny kształt. Upominki otrzymają również wszyscy uczestnicy konkursu, którzy wraz z nadesłanymi pracami podali adres zwrotny. Film, który powstał przy udziale nadesłanych prac, można znaleźć m.in. na YouTube, na kanale KGHM.pm pod hasłem KGHM to my.